Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Mończyk, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. O Polsce porozmawiamy sobie. Zmieniła nam się Polska w tym tygodniu? No, może trochę się wyciszyła, przynajmniej tak w tych komunikatach, można powiedzieć, głosowych, bo w takim przekazie internetowym czy w mediach społecznościowych myślę, że ten, kto mówiąc kolokwialnie dokładał do pieca, to dalej dokłada i tu się nic nie zmienia. Tu się nie zmieni, nie zmieni, bo sytuacje dramatyczne na moment powodują refleksję przynajmniej u części, a druga strona uważa, czy część osób uważa, że to nic nie zmienia, tak? To są jakieś takie momenty, które... I takich przykładów mamy mnóstwo. Teraz jak pan powiedział, że u części osób powoduje to pewnego rodzaju refleksję, od razu skojarzyło mi się to ze śmiercią Jana Pawła II. Jak nagle Polacy byli połączeni, zjednoczeni, kibiców mieliśmy jednoczących się i trwało to. Jest przekonany, że jedyne, co można nas zjednoczyć, to zagrożenie zewnętrzne, takie fizyczne chyba, które miałoby miejsce. O tym dawno w literaturze pisano, że wtedy taka zażyłość kulturowa miałaby szansę zaistnieć na dłużej. Natomiast oczywiście takie momenty, mówimy o Janie Pawle II, mówimy o Smoleńsku, mówimy teraz o sytuacji śmierci prezydenta Adamowicza, że to są dla części osób, to będzie taki moment wyciszenia i zastanowienia się, tak jak mówię, część nie robi z tego zagadnienia, tylko można powiedzieć, idzie dalej w tej polityce i z jednej strony mieliśmy zapowiedzi, że te najbliższe kampanie wyborcze będą bardzo brutalne, a teraz przynajmniej niektórzy uważają, że może ta temperatura trochę wygaśnie. No mamy jasną deklarację, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wystawiać swojego kandydata na prezydenta. Myślę, że to jest reakcja sprowadzająca się do samoobrony, to znaczy w tej sytuacji na pewno nie byłoby to dobre dla partii rządzącej i wycofanie się, można powiedzieć, też jakby wyciszenie własnego przekazu może być jakimś kapitałem politycznym. Myśli pan, że politycy wyciągną jakieś wnioski z tej tragedii? Czy będzie to po prostu kolejna tragedia, która zapisze się gdzieś na kartach historii? To pytanie, jakiego rodzaju wnioski musiałyby być wyciągnięte? No mówi się o tym, że jeśli mamy rzeczy, które są robione gdzieś tam być może ze względu na jakieś tam zapatrywania polityczne, tu w tle mamy tą politykę, tego się nie da ukryć. Jeśli mówimy o mowie nienawiści, o podziale Polaków, o tym, że dwie największe partie polityczne w naszym kraju zwalczają się, czasami przekraczając pewne granice i też przerzucają to na ludzi. Nie wiem. Tu się nie zmieni, dlatego że tego typu polityka jest opłacalna. To znaczy zarządzanie wcześniej wyobraźnią, a teraz emocją. Politycy widzą, że to przynosi skutek i rzeczywiście takie granie na tych najniższych instynktach i sprowadzanie wszystkiego do bardzo prostego przekazu, do takiej rzeczywistości rzeczywiście... czarno-białej. Tak, binarnego kodu, że to jest albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Ktoś reprezentuje siły dobra, ktoś zła. I tutaj widać, że ten przekaz kiełkuje i się sprawdza. I w związku z tym nie sądzę, aby to miano z tego zrezygnować, dlatego że taki przekaz raz merytoryczny, a dwa pozbawiony emocji, on za dużo pozostawia, można powiedzieć, po stronie wyborcy i po stronie odbiorcy, tak? On zaczyna się zastanawiać, stara się to przemyśleć, a wówczas może dojść do wniosków, które niekoniecznie będą z punktu widzenia tych, którzy walczą o jego głos, korzystne, tak? Czyli lepiej jest, można powiedzieć, ten taki produkt tej polityki, taki trochę wersji instant, takiej rozpuszczalnej, po prostu mu dostarczyć i żeby on to konsumował. I z tego względu myślę, że ta sytuacja nic nie zmieni. Natomiast jakby spoglądając na to szerzej, to wydaje mi się, że obserwujemy jeszcze jedną, myślę, że przykrą rzecz, to znaczy obie strony, bo de facto mówimy cały czas o tych dwóch stronach, prawda? Sprowadzają wszystko jakby do jednej przyczyny, tak? Jedni mówią o jednej, drudzy mówią o drugiej przyczynie, natomiast musimy pamiętać o tym, że takie sytuacje monokauzalne, czyli w odniesieniu do jednej przyczyny w zasadzie nie istnieją i tu pewnie nigdy się nie dowiemy, co było tym zapalnikiem ostatecznym. Tak, bo z jednej strony ktoś mówi, nie działały służby tak, jak powinny działać, chociażby ta informacja o tym, że matka
tego zabójcy sygnalizowała, że być może będzie się chciał w ten sposób zachować, bo chodził i po wyjściu z więzienia opowiadał takie historie, czy jeszcze będąc w więzieniu. Z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, źle zabezpieczona impreza. Co to za impreza, jeżeli była taka ochrona, a nie inna? Jakim cudem ktoś wszedł na scenę? I tu mamy taką trochę odbijaną piłeczkę z jednej do drugiej strony i też ludzie się polaryzują. Jedni mówią, WOŚP, nigdy nie było jakiejś ochrony, każdy może wejść na scenę, licytacja, proszę bardzo, pan wchodzi, pani wchodzi, dzieci i tak dalej, i tak dalej. My przyzwyczailiśmy się, niezależnie od tego wszystkiego, co pan redaktor mówi, przyzwyczailiśmy się do sytuacji, w której postrzegamy Polskę i Polaków jako no, nie mających przesadnej skłonności do agresji, tak? To znaczy, to może być agresja słowna, natomiast jakby agresja fizyczna jest nam obca i tego typu zdarzenia, morderstwa polityków przecież nie są czymś naturalnym w naszej rzeczywistości, naszej szerokości geograficznej. I w związku z tym takie imprezy właśnie jak Wielka Orkiestra, czy różnego rodzaju koncerty na otwartym powietrzu. Bo to każda impreza plenerowa, one, można było tak, mówić. Plenerowe, one wcale nie były mocno zabezpieczone, bo czymś naturalnym było, że to nigdy się nic nie działo. Zakładaliśmy, że jesteśmy bardzo bezpieczni. No jak jest piknik rodzinny, gdzie przychodzą matki z dziećmi, siedzą na kocykach i jakieś tam dzieci pląsają na scenie, no to nikt nie pomyśli o tym, że tam może się wydarzyć coś naprawdę dziwnego. Poszedłbym dalej, to znaczy my w tej chwili sami dostrzegamy sytuację, która można powiedzieć od dłuższego czasu towarzyszy temu myśleniu w Europie Zachodniej. To znaczy oni też żyli w taki sposób i w pewnym momencie zamachy terrorystyczne doprowadziły do tego, że mieli te swoje przyzwyczajenia zmienić. Teraz widzimy, jakie to jest trudne, tak? Bo czy my życzylibyśmy sobie teraz rzeczywiście patrolu policji albo zmasowanych oddziałów policji na każdej imprezie, tak jak mówimy, jakimś pikniku na lotnisku chociażby, które jest u nas organizowane, tak? To jest zupełnie nienaturalne dla nas. Dalej chcielibyśmy się czuć bezpieczni, bo tego typu zwiększone środki ostrożności, one od razu powodują rodzaj strachu, tak? Ale z drugiej strony ludzie mówią, że cieszą się, kiedy widzą więcej patroli, na przykład podczas winobrania w centrum miasta. Mówią, że jest bezpiecznie, czują się przynajmniej bezpiecznie, bo widzą, że co kawałek jest policjant, że jest jakaś ochrona. Więc tylko, że wydaje mi się, że bierzemy trochę skutek za przyczynę, to tak? To znaczy nie wiemy, czy gdyby tego nie było, czy by się coś działo. No mamy, myślę, że i tak w takim tłumie, jak tutaj podczas winobrania się gromadzi, to tych patroli, tak jakkolwiek wiele byłoby, to zawsze pewnie byłoby za mało, tak? I tak zawsze pilnować, coś tam prawda? Się działo, jakieś tam incydenty tak, były. Ale tak? mamy tradycję meczów żużlowych, mamy teraz koszykówkę, która w ogóle zupełnie innego rodzaju zachowania i nikt nigdy jakichś znosowanych sił chociażby na koszykówce nie wprowadzał, bo czymś naturalnym było, że to jest taka, można powiedzieć... dyscyplina, gdzie się nic złego nie działo. Tak, gdzie jest rodzinne kibicowanie, są tak małe jest. Dzieci, tak, i nie ma wulgaryzmów i to było absolutnie naturalne. I teraz to też nam się wydawało, że czymś takim jest Wielka Orkiestra, tak? I stąd to zastanowienie i stąd, czy rzeczywiście mielibyśmy teraz kordony policji stawiać, żeby chronić wszystkiego rodzaju, co jest niewykonalne, tak, przy tej masowości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prawda? Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ten czyn w dużym stopniu godzi w tą ideę, tak, bo to miała być idea piękna, dobroci przede wszystkim, tak, przekazywanej, a tutaj mamy jakby tam całkowite zaprzeczenie tejże dobroci, tak, i widzimy, że to jest problem, który w takim sensie czysto symbolicznym, można powiedzieć, też jest dramatem jakby tego wydarzenia. I to na pewno też wydarzenia. Jest wielki dramat dla Jerzego Owsiaka i dla ludzi z fundacji, bo pewnie nigdy w najgorszych snach nie spodziewaliby się, że tego typu sytuacja może mieć miejsce. Jerzy Owsiak zawsze podkreślał jednak ten rodzaj właśnie bezpieczeństwa, ten rodzaj dobroci, który jest przekazywany, tak, że nic się nie działo przez kolejne 27 lat, do tego są przystanki Woodstock, tak, i tego było rzeczywiście, tych eventów było bardzo dużo i tutaj nic się nie działo i ta fala, można powiedzieć, wzrastała i obejmowała całe państwo i całe społeczeństwo i w związku z tym... Ale myślę, że teraz samorządowcy w całej Polsce będą jednak dużo ostrożniej poruszać się, tak mi się przynajmniej wydaje, zwłaszcza w tłumie, zwłaszcza podczas imprez, na których muszą być. No mamy informację, że prezydent Gorzowa otrzymuje pogróżki, tak, podejrzewam, że za moment będziemy mieli inny. Kto wie, czy to nie jest efekt tego, że po prostu mamy takie, a nie inne wydarzenie i tu następuje pewnego rodzaju reakcja łańcuchowa, uaktywniają się jakieś dziwne osoby. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby teraz prezydent Kubicki nie wyszedł na scenę na Wigilię miejską. No tak, tak? Trudno sobie... Gdzie też nie ma kordonu ochroniarzy. Tak, trudno sobie wyobrażać, że teraz mielibyśmy wprowadzić ustawową ochronę przez Służbę Ochrony Państwa
państwa. Dla samorządowców. Dla samorządowców, tak. No, bo mamy rzeczywiście, zaczęlibyśmy mnożyć to, to rzeczywiście tego było bardzo dużo i pytanie, czy wymaga tego, można powiedzieć, sytuacja czy okoliczności. Myślę, że to, mówię, to jest temat na wiele dyskusji. Kwestie penitencjarne, kwestie zdrowia psychicznego, tak bym powiedział, tak? Kwestie tego, czy można dwa razy sądzić za to samo. Pamiętamy ustawę o bestiach, która doprowadziła do tego, że osoby kończące wyrok jednak zostały odizolowane od społeczeństwa, bo nadal stanowią zagrożenie. Także tutaj rzeczywiście jest mnóstwo pytań, które należałoby postawić mówię, nie ma takiej prostej zależności, że jeden czynnik tutaj wpłynął, ale to jest, myślę, że zbadanie tego jest niewykonalne, to znaczy w takim sensie czysto metodologicznym, to znaczy coś takiego jak okoliczność sprzyjająca, czy warunek sprzyjający i warunek konieczny, tak? I tutaj nie wiemy, czy na przykład mowa nienawiści była takim elementem, który wspomógł to, natomiast trudno udowodnić, że to był absolutnie ten czynnik, który do tego doprowadził, tak? I to też musimy, natomiast oczywiście taka refleksja szersza, bo wydaje mi się, że my działamy trochę interwencyjnie, to znaczy tak, mieliśmy kwestię escape roomów, tak? To zajęliśmy się escape roomami, teraz będziemy robić... Ja bym powiedział, że to jest takie działanie typowo polskie. Zaczniemy sprawdzać agencje ochrony, tak? Na ile one działają i w jaki sposób działają. Także to nie jest rozwiązanie, bo to jest jakiś tylko element bardzo mały, tak naprawdę tego, bardzo mały składnik tego. Natomiast oczywiście to też jest moment na szerszą dyskusję, ale nie każdy moment jest dobry. Ja tu odwołam się do tego, co zrobił prezydent Kubicki. Myślę, że... Kwestia wpisu dotyczącego kary śmierci. Kary śmierci to nie jest moment dobry na to, tak? Ja rozumiem, że pan prezydent Kubicki może czuć się związany w sensie tego, że został zamordowany inny prezydent miasta, tak? I nawet, nie wiem, mógł znać go osobiście. Nie wiem tego, ale to jestem w stanie zrozumieć, że ten ból w jakiś sposób przemawia też przez niego jako włodarza miasta. Natomiast musimy pamiętać o tym, że dyskusja na takie tematy musi mieć charakter abstrakcyjny, tak? Nie może odnosić się do konkretnego wydarzenia, tylko abstrakcyjnie traktować najwyższą karę za najgroźniejsze przestępstwo. Natomiast w tego typu wpisie każdy polityk, a pan prezydent Kubicki jest politykiem, musi pamiętać o tym, że odbiorca musi mieć świadomość tego, że takie czynniki jak Konwencja Rady Europy, jak Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka i Obywatela, jak traktaty unijne, to są wszystko elementy, które w jakiś sposób uniemożliwiają wprowadzenie kary śmierci, tak? I w tym sensie podrzucanie tego tematu, jak wzbudzanie kolejnej emocji, nie rozwiązuje sytuacji. Co więcej, ja uważam, że... Trudno powiedzieć, jakie intencje miał prezydent. Ja nie sądzę, żeby rozpoczęła się dyskusja na temat tego, czy kara śmierci powinna być w Polsce przywrócona, czy nie. Ja myślę, że raczej to była... Teraz emocja. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj polityk jednak powinien powściągnąć się, bo dlatego, że on jest odbierany. To nie jest tak, że jego słowa po prostu są na zasadzie, że prywatnie Janusz Kubicki pisze, tak? To jednak jest prezydent, którego obserwuje, którego słucha słów. Ale jak poczytać to, co piszą ludzie pod spodem, oczywiście mamy wielką grupę ludzi, którzy mówią absolutnie nigdy nie, ale z drugiej strony mamy wielką grupę osób, które mówią absolutnie tak. No to jest ale to pokazuje, ja podam tego, inny przykład. Mamy sprawy Brexitu, tak? I kiedy społeczeństwu regulujemy całkowicie jego życie, tak mówimy, że ma, nie wiem, chodzić po chodniku, że ma jechać 50 na godzinę w mieście, tak, że najdrobniejsze rzeczy regulujemy, a jednocześnie każemy mu decydować o sprawach najbardziej fundamentalnych, jak Brexit, to potem dochodzi do tego, do czego dochodzi, tak? I tutaj, jeżeli powiemy człowiekowi, czy jesteś zwolennikiem kary śmierci, czy nie, to nie jest rola społeczeństwa tutaj decydować, bo do tego potrzeba ekspertów, do tego trzeba debaty filozoficznej, teologicznej nawet, tak, etycznej, tak, to tutaj jest mnóstwo elementów, których medycznej, o której należałoby rozmawiamy rozmowy, prawda? W parlamencie na temat kary śmierci, jak i na temat wielu innych tego podobnych kwestii. Tak, bo tutaj nikt nikomu głowy nie będzie śmiał, nikt nikogo nie będzie na szafot prowadził, nie wiem, nie wieszał na sznurku w centrum miasta, tak, bo tego typu tak rzeczy nie będzie. Nie będzie tego rodzaju odwetu. Musimy mieć tego świadomość. Nawet kara śmierci wykonywana poprzez, nie wiem, chociażby medycznie zabieg, poprzez zastrzyki, no, jest dalece, można powiedzieć, humanitarna i w tym sensie pytanie, czy ktoś, kto stracił kogoś bliskiego w wyniku takiego ataku bestialskiego, czy odczuwa jakieś rodzaj, nie wiem, satysfakcji za coś uczynienia, tak? Satysfakcja za złe słowo, ale za coś uczynienia.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, tylko powiem jeszcze jedno słowo. Foucault dawno temu powiedział o tym, że nie gwałtowność i wysokość kary, tylko właśnie zmuszenie do odpokutowania win, tak? Czyli tak naprawdę w pewien sposób zadośćuczynienie też bólowi tych, którzy stracili. No tak? Ale tu znowu pojawia się kwestia tego, i to można było chociażby pod tym wpisem przeczytać, że osoby, które popełniają ciężkie zbrodnie, potem siedzą w wygodnych zakładach penitencjarnych, za które płacimy my wszyscy, mają regularne posiłki, dostęp do internetu, siłownie i inne rozrywki, jeśli można to nazwać rozrywkami w zakładzie odosobnienia. Ale części osób to się nie podoba. Część chciałaby, żeby to więzienie było no, czymś na kształt kamieniołomów, tak? Gdzie siedzą i rzeczywiście cierpią. No tak, oczywiście, to tego rodzaju chęć, i to też nie my powinniśmy decydować, tak, jak mają wyglądać zakłady penitencjarne. Oczywiście, chęć odwetu jest. No, wiem o tym, że raz przeludnienie tych zakładów, dwa ilość metrów kwadratowych, czy zachowania w ogóle takie aspołeczne, można powiedzieć, czy jakby wewnątrz tej społeczności są bardzo negatywne i w tym sensie te zakłady nie pełnią swojej funkcji resocjalizacyjnej, tylko tak naprawdę przetrzymują jeszcze większych bandytów, tak naprawdę, nie boję się tego powiedzieć, tak, i wypuszczenie tych osób nawet po 25 latach, no nie jest, będzie stanowić zagrożenie, absolutnie, tak, a tu jeśli mamy, nie wiem, 27-letniego człowieka, który zakładamy, że nie dostanie dożywocia, no to po kilkudziesięciu latach wyjdzie, tak, i to będzie jeszcze zdolny do takich czynów, tak, także to też musimy brać pod uwagę, tak, na ile to jest, mamy kazus Breivika, który wyjdzie na wolność, tu prawda? Tu można by rozszerzyć jeszcze to wszystko, bo za moment pewnie też taka dyskusja musiałaby się pojawić, jak karać osoby za poszczególne zbrodnie, bo ludzie często podnoszą argument, że jakiś tam gwałciciel dostaje jakąś niewielką karę. Mam przykład ze ostatnich dni, młoda dziewczyna, która spowodowała wypadek, pójdzie na 3 lata bezwzględnego więzienia, a często jest też, no pewnie umyślnie tego nie zrobiła, często jest tak, że ktoś popełniający zbrodnię umyślnie dostaje podobny wyrok i tak dalej, i tak dalej. To też dyskusja, bo policjanci chętnie używają klauzuli wysokości wyroku, także to rozwiązuje, jak się podniesie za coś, potem dochodzi do takiego absurdu, że luka VAT doprowadziła do pomysłu takiego, że mamy skazywać ludzi za na przykład przestępstwa podatkowe na 25 lat więzienia. To już jest aberracja, tak? Ale odbiorcy polityki na takim bardzo podstawowym poziomie lubią takie hasła. Takie, o, państwo jest bezwzględne, tak? I jeśli jest bezwzględne, no to rzeczywiście poradzi sobie z przestępcami i będzie wszystko dobrze, tak? To tak nie działa. I wysokość kary, jak to mówiono wielokrotnie, wysokość kary nie odstrasza przestępców. Raczej nieuchronność, tak? Byłaby tutaj takim rodzajem... Podobnie jak często wysokości mandatów niekoniecznie odstraszają, tak, bo mówi się o tym, że będą wyższe mandaty, kierowcy będą ostrożnie jeździć. Pewnie część będzie jeździć ostrożnie, inna część nic sobie nie będzie z tego robić i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo szeroki temat. A jeśli my mówimy jeszcze o emocjach, nie wiem, jak pan się na to zapatruje. Mieliśmy licytację związaną, hasło było takie, może powiedziałbym, bardzo nośne, spal radnego czy podpal radnego. Licytacja na Wośpie oczywiście nie miała to nic wspólnego z rzeczywistością, bo chodziło o to, żeby płonął jakiś ogień i radni, którzy zostali wskazani, zgasili go. Ale jak się okazuje, dla wielu to też jest strasznie kontrowersyjna rzecz, zwłaszcza w kontekście mowy nienawiści, bo część to tak odbiera, że sami nakręcają to samorządowcy, takie rzeczy proponując ludziom, no z drugiej strony w obliczu tragedii, która miała miejsce w Gdańsku. No z jednej strony rzeczywiście prawo, które chroni ludzi przed mową nienawiści, ma sens, tak? No oczywiście wiemy, że te negatywne emocje, które za tym idą, no mogą wyrządzać bardzo daleko idącą szkodę. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że jakby język publiczny ma też to do siebie, że nie może być całkowicie, można powiedzieć, sprowadzać do stygmatyzowania przeciwnika, tak, znaczy zakładać, że on nie może nic powiedzieć, tak, bo weźmy pod uwagę jednak to, że krytyka jest czymś naturalnym, tak, i krytyka złych zachowań albo złych pomysłów w polityce powinna być czymś absolutnie naturalnym, tak, dochodzimy do sytuacji, w której rzeczywiście poprawność polityczna doprowadza do tego, że nie możemy już, można powiedzieć, tego ostrza krytyki sformułować w jakąkolwiek stronę, dlatego że wszystko jest, można powiedzieć, moralnie zrelatywizowane, tak, że jakby oceny etyczne czy oceny moralne
nie są tą główną przesłanką, w związku z tym wszystko jest na jednakowym poziomie. Odzwyczailiśmy się od takiego budowania hierarchii, można powiedzieć, wartości, tylko... A z drugiej strony często mówimy o polityce, ten to jest polityk z krwi i kości, bo nie boi się powiedzieć tego, co ma na myśli. Wielu polityków robiło kariery na tak, tym, tylko, że potrafiło się zachowywać stanowczo, czasami kontrowersyjnie. To nie musi być wulgarne, to nie musi być ad personam, tak, prawda? Także to można... No, widział pan Janusza Korwin-Mikkego, który rzuca petardy psu pod nogi i pewnie zrobił to z premedytacją, bo wszystkie rzeczy, które wykonuje w swoim życiu pan Janusz Korwin-Mikke są dokładnie przemyślane. Tu nie ma miejsca na spontaniczne działanie. On prowokuje, ale to jest prowokacja rzeczywiście dla promila. Pana Janusza Palikota, tak, świńskie ryje i jakieś tam wibratory się pojawiają. Oczywiście, no to nigdy nie jest, to nie są dobre zjawiska, tak, tego typu wulgaryzacja polityki, czy w ogóle przekazu publicznego dla społeczeństwa, to nigdy nie jest dobre, także, ale z drugiej strony też mówię, jakby nie chodzi o to, żeby to ostrze krytyki całkowicie stępić, tylko rzeczywiście pokazywać rzeczy złe, dobre, tak, jakby na nie wskazywać, tak, i potrafić je nazwać, tak, i mówić, że w naszych realiach społecznych one akurat nie pasują, albo czy ewentualnie dziś nie pasują, czy można by na ich temat rozmawiać, tak, natomiast my mamy taką tendencję jednak, że to rzuca nas trochę